Marta Kucińska, Joga Piękna. Masaż twarzy. Bardzo ważny element w zachowaniu nie tylko dobrego wyglądu, nie tylko urody, ale również dobrego samopoczucia. To bardzo ważny krok i bardzo ważny element, który możemy sobie dać sami, a potrzebują do tego głównie naszych dłoni. Przede wszystkim dzięki masażowi twarzy wpływamy na rozluźnienie napiętych mięśni, które często pod wpływem stresu się bardzo spinają, a napięte mięśnie to potem zmarszczki, czasem nawet bardzo głębokie zmarszczki. To również taka chwila dla siebie podczas masażu, którą możemy wykorzystać na to, by się zrelaksować i by złapać, jak to się mówi, spokojny oddech. Do masażu warto się odpowiednio przygotować. Oczywiście cera musi być oczyszczona i w zależności od techniki masażu musimy użyć czegoś, co nam ten masaż ułatwi. Zazwyczaj jest to odpowiednio dobrany olej do twarzy. Ważne jest też, żeby na sam masaż znaleźć chociażby dosłownie taką chwilę samotności i chwilę, kiedy nic ani nikt nam nie będzie przeszkadzać. Również dobrze jest przygotować się chwilę przed tym masażem po to, żeby rozluźnić napięcia z ciała, a szczególnie ze strefy karku czy też ramion. Do tego możemy zrobić bardzo proste ćwiczenie, podczas którego zaplatamy dłonie w taki koszyczek, zakładamy je z tyłu na okolice potylicy, ramiona przybliżamy do siebie, to jest ważne, by nie generować potem napięć w obręczy barkowej i przyciągamy podbródek do klatki piersiowej, ciągnąc jednocześnie dłońmi głowę w dół. Pozostajemy sobie w takiej pozycji przez minutę, dwie i spokojnie, swobodnie oddychamy. Możemy wykorzystać również ten czas na zamknięcie oczu i na przeniesienie uwagi do swojego centrum. Po tej minucie, dwóch czy nawet trzech przenosimy dłonie bliżej jednego ucha i głowę przyciągamy w przeciwstawną stronę, tak jakbyśmy uchem próbowali dosięgnąć pachy. Pamiętamy ponownie o złożeniu rąk i zbliżeniu do siebie łokci i ponownie pozostajemy w spokoju i uważności na siebie. Również możemy oczywiście zamknąć też oczy. Przenosimy potem dłonie na drugą stronę i robimy dokładnie to samo. Dzięki temu uwalniamy napięcie z całej obręczy barkowej. Kolejny krok, który możemy zrobić przed przystąpieniem do masażu twarzy oraz szyi, to jest masaż uszu. Masaż uszu przepięknie podnosi nam ukrwienie, relaksuje napięcia, również napięcia w szyi. No i cudownie przygotowuje pod przyjęcie potem kosmetyków, dlatego że jeżeli jest pobudzone odpowiednio krążenie, to zupełnie inaczej też przyswajane są te substancje, które nakładamy na zewnątrz. Masaż uszu zaczynamy od zewnętrznej krawędzi. W ten sposób łapiemy sobie ucho i rozmasowujemy, idąc od dołu do góry. Najpierw tę zewnętrzną krawędź, potem schodzimy do dołu i zaczynamy rozmasowywać już tę chrzęstną. Kręcimy takim ruchem też między palcami ucho i w ogóle zaczynamy też poruszać całym uchem. Czy wchodzimy głębiej i na koniec zrobimy takie ruchy, jakby się to ucho chciało urwać. Mocne takie szarpnięcie. Oczywiście takie masaże mogą trwać znacznie dłużej. Jeżeli jest chwila, to może być to dosłownie 2-3 minuty, ale jeżeli mamy więcej czasu, to takie przygotowanie pod masaż może też dłużej trwać, bo nawet takie 5-10 minut masażu ucha będzie też bardzo korzystne i wniesie nam więcej zrelaksowania.